A ja witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie i cieszę się, że jesteśmy razem i cieszę się, że będziemy mieli dobry czas z naszym Panem, bo zgromadziliśmy się w Jego imieniu, bo zgromadziliśmy się, by wywyższać Go, by Jemu oddawać cześć i chwałę i wierzymy, tak jak On powiedział w swoim Słowie, że On przyjdzie i będzie pośród nas, bo On nas nigdy nie pozostawia, On jest wierny swojemu Słowu, On powiedział, że będzie tam, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w Jego imieniu, On powiedział, że On mieszka w chwale swojego ludu, tam gdzie jego lud chwali, czci i wywyższa go. On jest dobry i wspaniały, więc bracie i siostro, cieszę się, że jesteś na tym miejscu. Niech Pan Cię błogosławi i wypełnia swoim świętym duchem. Błogosławimy również tych, którzy oglądają nas przez przekaz internetowy. Niech Pan będzie z Wami w miejscach, w których jesteście. Korzystajcie, bądźcie razem z nami. Przyłączcie się do tego, co tutaj się będzie działo. A z wszystkiego tego niechaj Bogu będzie oddana cześć i wszelka chwała. Alleluja, halleluja, amen. A my zanim zaczniemy teraz śpiewać, grać, słuchajcie, przyjdźmy do Pana w modlitwie. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, otwórz swoje serce i powiedz Mu, że potrzebujesz się napełnić tym, co On ma dla Ciebie, że chcesz się z Nim spotkać. To, czego od Niego potrzebujesz, powiedz Mu, a potem przyjdź do Niego i uwielbiaj Go. Przyjdź do Niego i uwielbiaj Go. Tak jak mówi Boże Słowo, tak jak jest napisane, ale ja będę się radował w Panu. Niezależnie od wszystkiego, Jego będę wywyższał, bo On się nie zmienia. On jest dobry. U Niego nie ma cienia zaćmienia, ani chwilowej zmiany, jak mówi Jakub. On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Więc niech Jego imię będzie wywyższone. Niechaj Jemu będzie oddana cześć z tego miejsca. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Boże nasz Wszechmogący, Ciebie wywyższamy. Ciebie błogosławimy i Tobie oddajemy wszelką cześć i wszelką chwałę. I z głębi serca naszego, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam te możliwości, abyśmy się mogli zgromadzać w Twoim imieniu. I naprawdę, Panie, wdzięczni jesteśmy za to, że tu teraz możemy być i że, Panie, Ty jesteś pomiędzy nami, że możemy, Panie, oczekiwać tego, że będziemy mieli obecność, społeczność z Tobą, że będziemy mogli, Panie, przychodzić do Twojej obecności i, Panie, wypełniać się wszystkim tym, co Ty masz dla nas. Dobry jesteś dla nas, dobry jesteś dla nas i, Panie, masz wspaniały plan do naszego życia. Boże Święty, chcemy słyszeć Twój głos, chcemy się poddawać Tobie, chcemy, Panie, iść za Tobą, dlatego prosimy Cię, Panie, otwieraj nasze uszy, przydawaj nam wszelkiej łaski, wszelkiej mądrości i daj, Panie, byśmy słyszeli Twój głos, daj, Panie, byśmy widzieli, jak Ty nas prowadzisz, w którą stronę chcesz nas prowadzić, a my, Panie, pragniemy poddać się Tobie, bo pragniemy iść za Tobą, bo wiemy, Panie, że to, co Ty masz dla nas zaplanowane, jest najlepsze, bo Ty wszystko zaplanowałeś dobrze, a, Panie, w Twoich zamysłach, Panie, wobec nas nikt Tobie nie dorówna. Boże Święty, naprawdę, cześć i chwała niechaj będą oddane Tobie, a Twój lud niech w Tobie będzie błogosławiony. Wlej teraz, Panie, radość do naszych serc, wlej, Panie, pokój do naszych serc, daj, Panie, by każdy z nas czuł się swobodnie, byśmy w wolności mogli przyjść do Ciebie, Panie, i przebywać przed Twoim tronem. Boże Święty, niechaj chwała będzie Tobie oddana, a święte Twoje imię będzie wywyższone. Błogosław nas. Halleluja. Amen. Sławmy, wychwalajmy i uwielbiajmy Pana Boga naszego. Boże, gniew, wzgórza gołgota.
przed bitwą, ani w ciemną noc. Słowo po prawicy, przejdziemy przez jar. Ty pójdziesz przed nami, poprowadzisz nas. W Tobie jest schronienie i ratunek nasz. Śpiewaj głośno, nasz Bóg jest z nami, a miłość Ojca to jest dla nas forteca. Cudowne, tak cudowne.
Jezus wciąż za mało wiary, ufności. Wokół mnie góry, których sam przenieść nie zdołam. Lecz gdy jestem słaby, w nim moc, gdy trudno złapać dech, zostaje pieśń. Chociaż ciężko w chwili tej, to nie jestem tu sam. Gdy rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest. Więc ze ścigu ciągle biegnę mym, bo wiem, że mój Bóg silny jest. I On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo wiem, że mój Bóg silny jest. Wtedy zwątpienie sprawia, że czuję się mały. Świat cały chwieje się, dla mnie skałą jesteś Ty. Gdy rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest. Więc w wyścigu ciągle biegniemy, bo wiem, że mój Bóg silny jest. I On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Większy jest niż ciężar jutra, większy jest niż ból oraz smutki, większy jest odnawiany ciągle kłam. Rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest. Więc w wyścigu ciągle biegniemy, bo wiem, że mój Bóg silny jest. I On dokończy dzieło swe i znajdzie mnie, gdy zgubię się. Moja wiara wzrasta, bo rozwiązania nie ma już, wiem, że mój Bóg silny jest. Więc w wyścigu ciągle biegnę, dokończy dzieło swe, znajdzie mnie, gdy zgubię się.
Boga z mocy swojego, oddaj chwałę Mu. Śpiewaj tak, jak oczekują niebiosa, jak zwiół anielskiego wojska, śpiewaj chwały pieśń, odkąd mnie ocali. Twa mnie spytała, wszystkie grzechy zmyłeś mnie, stoję tu ocalony, odpuszczone grzechy mam i nie zaznam wstydu już. Duszo ma, śpiewaj na Pana wszechczasu, śpiewaj na Stwórcy swoje. Czasu, śpiewaj na Stwórcy swojego.
Daj chwały pieś. Śpiewaj chwały pieś. Śpiewaj chwały pieś. Śpiewaj chwały pieś. Święty jest nasz Pan. O,
Cię strzeże, błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą, miłosierdziu swym dziś niech chwal zwróci ku Tobie i pokój da. Niech Pan Cię strzeże, błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą, miłosierdziu swym dziś niech twarz zwróci ku Tobie i pokój da. Siedziu swym dziś niech twarz wróci ku Tobie i pokój da.
pokolenie, urodzinę i twe dzieci, moje duchy i ich dzieci. Niech obecność mego ducha cię otacza i prowadzi. Będzie w tobie i przy tobie, on jest z tobą, on jest z tobą. O poranku i wieczorem, w twoim przyjściu, w twoim wyjściu, w twoim płaczu i radości, on jest z tobą. Boże nasz, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zawsze jesteś z nami. Że Ty zawsze jesteś z nami, Panie. Ty się nie zmieniasz. Wszystko się zmienia, Panie. Świat się zmienia. My się zmieniamy, ale Ty się nie zmieniasz. Ty, Panie, dałeś słowo swojej obietnicy, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas błogosławił. Gdy, Panie, będziemy podążali za Twoim głosem, gdy będziemy poddawali się Twojemu prowadzeniu, Panie, Ty będziesz z nami. Ty, Panie, powiedziałeś, że gdy my będziemy po Twojej stronie z Tobą, Ty będziesz z nami. Lecz gdy odejdziemy od Ciebie, Panie, Ty odejdziesz od nas. Boże Święty, dziękujemy Ci, że to są proste zasady. I my, Panie, przychodzimy do Ciebie i my trzymamy się Ciebie. I, Panie, dziękujemy Ci za to również, że gdy nawet odejdziemy, Ty, Panie, czekasz, aż wrócimy. Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, wspaniałym Bogiem, za te wszystkie wspaniałe obietnice, które Ty dałeś, Panie, do naszego życia, do życia rodzin naszych. Panie, że będziesz nas prowadził, że będziesz nas strzegł, że będziesz nas błogosławił. Panie, dobry jesteś dla nas i my naprawdę Ciebie wywyższamy. Naprawdę Ciebie uwielbiamy, Panie, bo naszym to jest naszym przywilejem. To jest naszą chlubą i zaszczytem przychodzić do Boga. Mówić, że mamy takiego Boga, Boga, który jest z nami. Boga, który chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Panie, cześć i chwała niech Tobie będzie oddana. Z tego miejsca, z serc naszych, Panie, Tobie cześć i chwała. Wszelka cześć i chwała Tobie, bo Ty jesteś jedyną osobą, która się liczy. Panie, Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś pierwszy. Ty jesteś pierwszy. Ty powiedziałeś, że jesteś Alfą i Omegą. I my przychodzimy do Ciebie, Panie Boże nasz, Panie Królu nasz, Ojcze, cudowny Panie Jezu, cudowny Święty Duchu. Prosimy Cię, mów do nas teraz. Panie, bo chcemy się uczyć, potrzebujemy mądrości, wiele mądrości, Twojego zrozumienia, objawienia, pouczenia. Panie, mów do nas teraz przez słowo, które będzie głoszone. Panie, błogosław pastora, który je będzie przekazywał. Przydaj mu, Panie, wszelkiej łaski, wszelkiej mądrości. Panie, daj, by słyszał głos Twój prosto z nieba i mówił to, co Ty chcesz, by tutaj było powiedziane. A serca nasze, Panie, daj, by były gotowe, by przyjmować Twoje słowo. Chcemy je przyjmować, Panie. Chcemy je rozumieć. Dlatego również poddajemy się Twojemu prowadzeniu, wspaniały Święty Duchu. Byś Ty je nam objawiał, byś Ty je nam dawał mieć, by, Panie, ono padało na glebę naszych serc i wydawało owoc. Błogosławimy też nasze dzieci, Panie, które Ty nam dałeś, Panie. Prowadź je, wypełniaj je swoim Świętym Duchem i daj, Panie, by w miejsce, które się będą udawali, Panie, na szkołę niedzielną, mogli się, Panie, napełniać Twoim Słowem. Daj, Panie, by było im przekazane Słowo, które będą rozumieli, które, Panie, wyda dobry owoc ich życiu. Boże Święty, błogosławimy ich. Błogosławimy nauczycieli, którzy będą usługiwali dzieciom, wszystkich tych, którzy się opiekują dziećmi. Panie Święty, uwielbiony bądź i wywyższony Tobie. Niech będzie oddana wszelka cześć, wszelka chwała, a święte Twoje imię niech będzie wywyższone pomiędzy nami. Miłujemy Cię, kochamy Cię i cieszymy się przed Tobą. Cześć i chwała niech będzie oddana Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja, alleluja, amen. Amen, amen. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie. I powiedzmy tak, to jest moja Biblia. Thank you.
Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte. Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja, amen. Błogosławmy tych, którzy są wokół nas i słuchajmy słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy rozważali Słowo Boże, które jest ważne dla naszego życia, jako drogowskaz, jako wskazówka, jak mamy iść, jak mamy się zachowywać. I od innej strony zupełnie podejdziemy do zagadnienia, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Słowo, które na początek przeczytamy, to jest kilka wersetów. Jeden werset z Galacjan 3:11 i on mówi tak, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Hebrajczyków 10 rozdział 38-39, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I z proroka Habakuka, 2:3-4. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To są ważne zagadnienia i musimy pojmować dobrze Słowo Boże, abyśmy chodzili prawdziwie drogami Bożymi i przestrzegali Jego prawa. Jest pewna opowieść żydowska, która mówi o tym, że pewien wytwórca mydła, który nie wierzył w Boga, pewnego dnia przechadzał się z rabinem żydowskim i w pewnym momencie do rabina powiedział takie słowa. Jest coś, czego nie mogę pojąć. Otóż mamy religię od tysięcy lat, ale gdzie się nie obejrzysz, widać zło, zepsucie, nieuczciwość, niesprawiedliwość, ból, głód i przemoc. I wygląda na to, że religia nie poprawiła świata ani trochę. Więc pytam się ciebie, rabinie, co z niej za pożytek? Rabin nie odpowiedział nic wytwórcy mydła i przez jakiś czas tak obok siebie szli, aż w pewnym momencie doszli do placu, na którym bawiły się dzieci całe w kurzu i brudzie. I wtedy odezwał się rabin do wytwórcy mydła i powiedział tak, jest coś, czego nie pojmuję. Spójrz na te dzieci. Mamy mydło od tysięcy lat, a mimo to te dzieci są bardzo brudne. Jaki jest pożytek z mydła?
Wytwórca mydła zaprotestował. Ależ rabinie, nie można winić mydła za te brudne dzieci. Jeśli mydło ma przynieść korzyść, musi być użyte. Rabin uśmiechnął się i odpowiedział, no właśnie. Jak my mamy postępować? Jak my mamy żyć? Jak powinniśmy żyć? O tym mówi oczywiście Słowo Boże. Apostoł Paweł, cytując proroka starotestamentowego, podsumował, co oznacza być wierzącym. I w Rzymian w 1 rozdziale, 17 wersecie jest powiedziane tak. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W tym bardzo ważnym zdaniu możemy zobaczyć różnicę. Pomiędzy religią, która jest słaba i bezowocna, a żywym chrześcijaństwem, które ma moc przemieniać całkowicie życie człowieka. Religia, która jest martwa, niewiele może uczynić. Możemy tylko wspominać prochy dawnych przebudzeń. I chrześcijaństwo, które autentycznie na każdy dzień zmienia życie człowieka, zmienia świat. Co uczynić, jak żyć, żeby to nasze chrześcijaństwo rzeczywiście zmieniało nas, zmieniało nasze rodziny, zmieniało świat. Jednak aby zrozumieć, w jaki sposób mamy żyć i co oznacza życie wiarą, musimy zrozumieć, czym jest wiara. Co to takiego wiara? Wiara to coś więcej niż tylko przekonanie. Niektórzy ludzie mówią, wiara taka, wiara katolicka, wiara protestancka, to nie jest wiara. To jest sposób wyznawania wiary. To wszystko, co można o tym powiedzieć. Ale wiara to jest rzeczywiście, ta biblijna wiara, to jest rzeczywiście taka korzyść w życiu człowieka. To całkowite zawierzenie i zaufanie Bogu, poparte konkretnymi czynami, konkretnym działaniem. To więcej niż tylko pobożne życzenia. To więcej niż tylko siedzieć na nabożeństwo, kiwać głową i potwierdzać, że się zgadzamy. To też nie jest wiara. Właśnie Marcin w tej chwili to robi. To też nie jest jeszcze wiara. Kiedy mówimy sprawiedliwy z wiary żyć będzie, mamy na myśli kierowanie się wiarą, żeby wiara w jakiś sposób nas motywowała do konkretnego działania. Zachowujemy się w sposób, który jest spójny z wiarą. Wyznajemy Boga i tak konkretnie działamy. Tak jak wyznajemy, tak robimy. Nie przez bezmyślne posłuszeństwo, lecz z powodu ufnej i szczerej miłości do Boga. Z powodu bezcennej wiedzy, którą Bóg objawił swoim dzieciom. Bóg nam coś powiedział, Bóg nam do nas cały czas coś mówi i to jest coś bardzo ważnego. Bardzo ważnego, co przynosi nam zmianę naszego życia, zmianę naszego położenia, zmianę sytuacji dookoła nas. Jak wierzysz, to możesz nawet politykę własnego kraju zmienić. Nie poprzez wzięcie broni w rękę i walczenie, ale poprzez współpracę z Bogiem. Słowo Boże nam podaje mechanizm działania tego, że władze są ustanawiane przez, pewni jesteście tego? No przynajmniej tak mówi Słowo Boże.
Jeśli wierzymy, że Bóg ustanawia władzę, to znaczy, że też tego Boga możemy uprosić, żeby ją zmienił. My musimy żyć wiarą. Wiarą, tak jak mówi Słowo Boże. Wiara musi pociągać za sobą konkretne czyny. W przeciwnym razie jest martwa. W przeciwnym razie to w ogóle nie jest wiara. W liście Jakuba, w 2 rozdziale, 17 wersecie, powiedziane jest tak. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Nie ma ona mocy, aby zmienić człowieka, a co dopiero zmienić świat. Wiara, która nie pociąga za sobą konkretnego działania. Tak jak apostoł Paweł powiedział, my wierzymy, dlatego też co robimy? Mówimy. Człowiek, który nie jest pewny tego, że coś Bóg mówi, będzie milczał. Będzie się bał powiedzieć, bo jak się nie wypełni, bo jak się nie stanie, to co wtedy? Jeżeli wierzysz Bogu, to będziesz mówić. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus zbawia świat, to twardo i wyraźnie powiesz, że jesteś zbawiony, bo przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca. A wiara zmienia twoje życie. Mężczyźni i kobiety wiary ufają miłosierdziu Ojca Niebiańskiego, nawet w obliczu niepewności, wątpliwości czy przeciwności losu. Nawet wtedy, gdy jest im trudno widzieć i zrozumieć cel prób, przez jakie przechodzą, to i tak będą Bogu wierzyć. To i tak będą wiarą trzymać się Boga Wszechmogącego. Nie odstąpią od Niego ani na prawo, ani na lewo. Człowiek, który nie ufa, człowiek, który nie wierzy, człowiek, który nie jest przekonany. Gdzie wiatr wieje, tam się chwieje, ale własne zdanie ma. Tak się mówi. Jak chorągiewka. Jakub powiedział w 1 rozdziale, jest tam wyraźnie to powiedziane, przeczytajcie sobie. Jeżeli człowiek jest miotany tu i tam, jak fala morska, niech nawet nie myśli, niech nawet nie przypuszcza, że cokolwiek od Boga otrzyma. Puste jest życie jego, nic nie otrzyma. I będzie jeszcze narzekał na Boga, modliłem się do ciebie i nie uzdrowiłeś mnie. Jak mogłeś? Ale nie patrzy na to, że nie miał wiary, że był miotany wątpliwościami. Wiecie, z wierzącym człowiekiem to bardzo często jest tak, jak z tym góralem, który mówił, że jego synowie zawsze wiedzą, jaka będzie jutro pogoda. Bo jeden mówi, będzie lało, a drugi mówi, nie będzie lało. I zawsze któryś ma rację. Albo da Bóg, albo uzdrowi, albo nie uzdrowi. I zawsze mam rację. Bo albo uzdrowił, albo nie uzdrowił. I miałem rację. Człowiek wierzący to jest człowiek pewny swego. Pewny właściwie Bożego. Wziął od Boga jako swoje. Przywłaszczył sobie. I wyznaje to jako Boże działanie w życiu swoim i w życiu ludzi dookoła. Mężczyźni i kobiety wiary sumiennie idą drogą ucznia i starają się naśladować przykład ich ukochanego Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Starają się naśladować. To są ludzie wiary. Czy Jezus Chrystus był wierzący? Jak myślicie? Tak, był wierzący. Wierzył swojemu Ojcu. Wierzył Duchowi Świętemu. Był Synem Bożym, ale i tak wierzył.
Zobaczmy, Słowo Boże tak wyraźnie nam pokazuje, że ten Jezus Chrystus, który zszedł na tą ziemię, musiał jeszcze coś pokazać, jeszcze coś udowodnić, że nawet w ziemskim cierpieniu może być wierny. Nie mógł tego zrobić, kiedy siedział na tronie. Przyszedł na ziemię i udowodnił i pokazał, że wierzy swojemu Ojcu, że trzyma się Go. Jego słowa wypowiedziane, Ojcze, czemuś mnie opuścił, nie oznaczają rozczarowania. Nie oznaczają stresu czy jakiejś depresji. Jezus Chrystus nigdy nie był w depresji. I kłamstwa mówią ci, którzy twierdzą, że był kiedykolwiek. Jezus Chrystus był wierny aż do końca. Był wierzący aż do końca. Pokazał nam przykład, jak mamy żyć na tej ziemi. A więc bierz przykład, bo to jest bardzo ważny przykład dla twojego i mojego życia. Wiara motywuje. Motywuje i naprawdę pobudza nas do skłaniania serc przed Bogiem, abyśmy byli pokorni, uniżeni i wyznawali Jego prawo i czynnego odszukiwania, podnoszenia i błogosławienia naszych bliźnich. Masz takie nastawienie? To masz wiarę, prawdziwą wiarę Bożą. Tak postępują ci, którzy naprawdę wierzą. Religia bez uczynków jest jak mydło, które pozostaje w opakowaniu. Mydło może mieć wspaniałe właściwości, ale tak naprawdę niewiele zmieni, dopóki nie zostanie użyte w celu, do którego zostało wyprodukowane. Niewiele zmieni. Wiecie, ja kiedyś znalazłem u siebie na strychu kostkę mydła. W opakowaniu, zawinięte, nie wiem ile lat leżało, 20? A ja miałem tyle razy brudne ręce. Pomogło mi to mydło? 20 lat je miałem. Ale kiedy je zniosłem ze strychu do domu, rozpakowałem, położyłem je na moje brudne ręce, dołączyłem do tego wodę, moje ręce stały się czyste. Podobnie jest z twoją i moją wiarą. Jeśli ją zapakujesz, położysz na półkę, zaniesiesz na strych, nie przyniesie ci żadnej korzyści. Dlatego rozgłaszana ludziom Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Ewangelią działania. Konkretnego robienia. Ja to często lubię takie powiedzenie wypowiadać, że miłość musi ci pójść w mięśnie. Musi ci pójść w mięśnie. Wtedy dopiero jest tą prawdziwą Bożą miłością. Musisz usługiwać innym. Musisz nieść pomoc. Kościół Jezusa Chrystusa naucza prawdziwej Ewangelii. Jako przesłania nadziei, wiary i prawdziwej miłości, co oznacza pomoc naszym bliźnim w aspektach jak i duchowych, tak samo i doczesnych, cielesnych. Musimy widzieć na własne oczy, w jaki sposób żywa wiara nasza i członków naszego Kościoła przynosi pomoc, przynosi ulgę. I nadzieję bliźnim w ich potrzebach, które mają. Wtedy dopiero jest konkretne działanie. Jeśli twoja wiara jest prawdziwa, biblijna, żywa. Musimy widzieć na własne oczy, w jaki sposób żywa wiara nasza i członków zmienia otoczenie wokół nas. Wiara połączona z działaniem. Coś konkretnego wypełnia w naszym życiu. Po pierwsze, wypełnia serce dobrocią. Po drugie, wypełnia umysł mądrością i współczuciem. A po trzecie,
wypełnia duszę naszą spokojem i miłością. To jest wiara połączona z działaniem. A więc musimy cechować się dobrocią, mądrością, współczuciem, spokojem i miłością. To jest działanie wiary. Nasza wiara może błogosławić i w prawy sposób przemieniać ludzi wokół nas, jak i przemieniać nas samych. Musisz się zmieniać. Musisz być kształtowany przez Słowo Boże. A dopóki nie uwierzysz, że ono jest prawdziwe, że ono jest rzeczywiście słowem od Boga dla ciebie, nie rozpakujesz go i nie użyjesz go konkretnie w życiu swoim, nic się w twoim, moim życiu nie zmieni. Będziesz stać w miejscu. Nie będziesz robić ani żadnego ruchu do przodu. Możesz tak, jak w tych bajkach często jest rysowanych dla dzieci w rysunkowych, jak jakiś tam kot czy pies startuje i żadnego ruchu do przodu nie wykonuje, a nogi cały czas mielą. W miejscu stoi. Ty nie masz stać w miejscu jako dziecko Boże. Nie masz stać w miejscu jako człowiek wierzący. Musisz robić konkretne kroki. Dopóki nie uwierzysz, że Bóg coś powiedział, dopóki nie uwierzysz, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą, będziesz stać w miejscu i nic się nie wykona za ciebie. Gdybyśmy nie uwierzyli, że mamy budować Kościół, podaję prosty przykład z naszego podwórka, naszego domu Bożego, to co by było? Dalej by tam rósł lasek i kawałek łączki by było. Jest konkretne działanie. Jeśli wierzysz, to działasz. I tak jest z każdą rzeczą w naszym życiu. Bóg ciebie będzie ćwiczyć. Bóg cię będzie doświadczać. Cały czas będzie ci dawał jakieś kroki do zrobienia. 2, 3. Może 1. Ale ciągle do przodu. Jeśli ciągle stoisz w miejscu, nic się nie dzieje w twoim życiu. Jeśli ciągle stoisz w miejscu, to Bóg nie jest w stanie nawet ciebie uzdrowić. Dlaczego? Bo nie robisz żadnego kroku wiary. Żadnego. A więc Bóg ciebie ćwiczy. Możesz powiedzieć, w końcu doświadczył ciebie tak ciężkim jakimś doświadczeniem, tak ciężką próbą, że możesz powiedzieć, no ja nie dam rady. No pewnie, jak miałeś 20 prób takich leciutkich i nie dałeś rady, to i z tą 20 ciężką próbą nie dasz rady. Bóg doświadczać cię będzie w drobniutkich rzeczach. Najpierw malutkich, drobniutkich. I ten przykład często lubię wspominać o śrubce, która wpadła gdzieś tam w trawę. Śrubce, która spadła gdzieś tam z piętra do ogrodu. Pamiętacie, mówiłem o tym. Jak Bóg doświadczy ciebie i ty poprosisz, żeby Bóg ci dał znaleźć tą śrubkę. I Bóg ci da i znajdziesz, będziesz sam zadziwiony. A to jest drobna rzecz. Możesz powiedzieć, będąc kuszony przez diabła, nie będę Bogu zawracał głowy takimi drobnymi rzeczami. I szatan zaciera ręce i się cieszy. Nie będzie doświadczał Boga. Nie będzie drobnymi sprawami mu głowy zawracał. To przyjdzie ciężka rzecz. To już na pewno Bogu głowy nie zawróci. Rozumiemy się? Wiara to jest konkretne działanie. To jest konkretne działanie. Wiecie, w świecie jest nawet takie powiedzenie, że jak coś szukasz, to zostało to przykryte przez ogon diabła. A skąd wiesz, może tak rzeczywiście jest. A Bóg chce ciebie doświadczyć. A Bóg chce, żebyś w wierze się ruszył do przodu. Dlatego mówię ci, rób kroki wiary. A wtedy przyjdą cięższe rzeczy. Trudniejsze rzeczy, bardziej skomplikowane. I będziesz podejmować decyzje. I będziesz Bogu wierzyć.
i będziesz Bogu ufać. My nie jesteśmy może jak Abraham, który od razu ciężkie uderzenie dostał. Urodzi ci się syn. I co? I nic. 100 lat, żona 90, dopiero wtedy się urodził. A co całe życie Abraham robił? Wątpił i płakał? Nie. Doświadczał Boga w drobnych rzeczach. Doświadczał Boga. Mówił, rozmawiał. Kiedy Sodoma i Gomora była niszczona, były rozmowy. Z Bogiem rozmowy. Z Jezusem Chrystusem rozmowy. Patrzmy, jak przebiegały, abyśmy się nauczyli, jak mamy z Bogiem rozmawiać. Nasza wiara może przemienić nienawiść w miłość, a wrogów w przyjaciół. Sprawiedliwy zatem żyć będzie z uczynku wiary. Będzie żył ufając Bogu i będzie żył chodząc Jego ścieżkami. I to jest ten rodzaj wiary, który może przemienić pojedyncze osoby, rodziny, narody i świat. To w sprawiedliwości Bożej ma swoje źródło sprawiedliwość człowieka. To w sprawiedliwości Bożej działamy jako ludzie, którzy chcą żyć sprawiedliwie. Stwierdzenie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, co jest powiedziane, czytaliśmy w Rzymian 1:17, nawiązuje do Starego Testamentu. Również czytaliśmy w Habakuka 2:4. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej, oryginał mówi, wierności. I ukazuje wiarę człowieka jako odpowiedź na wierność Boga, który broni i usprawiedliwia swój lud. Bóg jest wierny, a my Mu wierzymy. Wierzymy Mu z całego serca. Dlatego, ponieważ wierzymy, dlatego też mówimy. Mów słowa wiary. Wypowiadaj słowa pewności, że Bóg tak uczyni, a nie inaczej. Przykładem takiego sprawiedliwego jest Abraham, który uwierzył, że Bóg jest Bogiem wiernym, dotrzymującym złożonych obietnic. I w Rzymian 4:3 jest powiedziane, i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wierzył Bogu, ufał Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Podczas gdy Adam przez swoją niewierność i nieposłuszeństwo oddał się w niewolę grzechu. Czytamy Biblię. Wszyscy wiemy, że tak to przebiega. Sprawiedliwość Boża jest łaską w życiu każdego chrześcijanina. Podobnie każdy człowiek może z Bożej łaski zyskać usprawiedliwienie dzięki wierze. A więc wierzymy i doznajemy usprawiedliwienia Bożego. Przykład Abrahama, który został usprawiedliwiony dzięki wierze, prowadzi Pawła do zrozumienia, że zakon symbolizowany przez obrzezanie, i to powiedział w Rzymian 4:11, jest tylko chęcią usprawiedliwienia osiągniętego z wiary. Posłuchajmy, co Słowo Boże mówi. Obrzezanie, wydawałoby się, to jest przynależność do narodu wybranego. To jest pewien rodzaj usprawiedliwienia. Ale to obrzezanie jest przypieczętowane wiarą. Przypieczętowane wiarą. Z wiary jest usprawiedliwienie. I tak było zawsze. A przez słowa w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Znamy i często to powtarzamy i z niego korzystamy. Jako
ludzie z narodów, nie z narodu wybranego, ale z narodów, z pogan. Bóg zapowiedział Abrahamowi w Galacjan 3:8, że na podstawie wiary właśnie będzie dawał poganom usprawiedliwienie. Właśnie dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie. Apostoł Paweł był faryzeuszem. Jak czytamy Filipian 3:6, był faryzeuszem. I to faryzeuszem, jak słowo mówi w tym miejscu, bez zarzutu, co do sprawiedliwości, jak oryginał mówi, legalnej, czyli opartej na zakonie. Sprawiedliwość legalna. Ale apostoł Paweł sądził, że to pozwala mu być sprawiedliwym w oczach Boga. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem w drodze do Damaszku uzmysłowiło mu jednak, że przed Bogiem nikt nie jest sprawiedliwy. Dopiero wtedy to zrozumiał. Samo wypełnienie zakonu nie może nikogo usprawiedliwić, bo zakon został dany człowiekowi po co? Po co został zakon dany? Czytamy o tym w Galacjan 3:19. Został dany człowiekowi właśnie ze względu na wykroczenia, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy. A więc to jest kształcenie. Kształcenie człowieka. Człowiek przez zakon miał być wychowany, przygotowany do przyjścia potomka, czyli Jezusa Chrystusa. I zakon też, jak jest powiedziane w Rzymian 3:20, prowadzi do większej znajomości grzechu. Aby ujawniły się wszystkie grzeszne postępowania, po to został dany zakon, żeby ludzie zobaczyli, co nie tak robią i co jest grzechem. Sprawiedliwość pochodząca z zakonu nic nie znaczy w porównaniu ze sprawiedliwością otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Filipian 3:9 mówi: i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Sprawiedliwość i prawdziwa świętość możliwe są tylko dzięki odnowieniu człowieka w Chrystusie. Człowiek musi zostać w Chrystusie odnowiony. I o tym czytamy w Efezjan 4:24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Apostoł Paweł wiedział, że można wypełniać zakon, a być dalekim od Bożej sprawiedliwości. Tak to zrozumiał, kiedy zaczął poznawać, jaki jest Chrystus i tą całą naukę Chrystusową od apostołów. Dlatego też pisze w Galacjan 2:16, że przez wypełnianie zakonu za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie tłumaczy, wyraźnie pokazuje, że wiara bez uczynków jest martwa. Bez wiary nie możesz uzyskać sprawiedliwości. Ale jednocześnie mówi, że uczynki są niepotrzebne. A więc wszystko zaczyna się od wiary. Nie od uczynków, ale od wiary. I dopiero z wiary czynisz uczynki sprawiedliwe. Odwrotna kolejność. Możesz powiedzieć, no a jakie to ma znaczenie? Wiedzą o tym szczególnie kobiety, jak szykują ciasto.
najpierw wszystko robią, a później robią w innej kolejności wszystko. Wyjdzie ciasto? Wszystko ma zostać zrobione dokładnie w tej kolejności, w jakiej jest to przewidziane. Inaczej nic z tego nie będzie. Inaczej będzie tak, jak pewien młody chłopak bardzo zalecał się do pewnej młodej dziewczyny i przyszedł do niej i ona mu podała kawałek ciasta, a on miał zakalec. I tak jadł to ciasto i w pewnym momencie mówi do tej dziewczyny, chcąc się przypodobać, ja to bardzo lubię, ten zakalec, on jest taki smaczny. A ona, chcąc się przypodobać jemu, powiedziała, oto moja mama robiła to ciasto, jak ja zrobię, to dopiero zakalec jest. Nie w tej kolejności. Coś nie tak zrobione. Podobnie ty jako chrześcijanin musisz wszystko czynić w odpowiedniej kolejności. Jak Słowo Boże mówi, że najpierw wiara, a później uczynki, to nie zaczynaj od uczynków, bo nie dojdziesz do wiary. Musisz zacząć od wiary, a wtedy dopiero z powodu wiary czyń uczynki. Bo wierzysz Bogu, to tak zrobisz. Bo Bóg tak powiedział, to ja tak zrobię. I wtedy dopiero masz wiarę i masz uczynki wiary, a więc czynisz to, co Jakub mówi. Aby to wszystko było w harmonii, w Bożej harmonii. Zakon przeznaczony jest przede wszystkim dla postępujących bezprawnie i niesfornie. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 9 i 10 wersety mówią tak. Wiedząc o tym, że zakon jest ustanowiony nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, niepodporządkowanych, mówi grecki tekst, dla bezbożnych i grzeszników, dla nieświątobliwych i profanatorów, dla ojcobójców i matkobójców i dla morderców, dla nieporządnych i pokładających się z mężczyznami. Dokładnie jest w oryginale powiedziane. Nie tylko nieczystych, ale pokładających się z mężczyznami. Dokładnie jest powiedziane w oryginale. Dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Zakon, jak wszystkie pisma natchnione od Boga, jest, jak drugi Tymoteusza mówi w trzecim rozdziale, 16 i 17 werset, jest pożyteczny do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. A więc mamy być przygotowani do właściwego działania. Mamy być czyści przed Bogiem. Abyśmy nie odstępowali od drogi Bożej ani na prawo, ani na lewo. Uważni na prawo Boże. Uczynki są podstawą sądu niewierzących i niewiernych. Tych, którzy nie wierzą i nie są wierni Bogu. Dlatego szatan i jego słudzy, podszywający się pod sprawiedliwość, skończą według swoich uczynków. Tak mówi Słowo Boże. I na koniec przeczytajmy jeszcze jeden fragment. 2 Koryntian, 11 rozdział, 14 i 15 werset. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy Jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Widzimy, co mówi Słowo Boże? Kres Twój i mój jest taki, jakie są nasze uczynki, ale nie uczynki, żeby być sprawiedliwym, ale takie, jakie są Twoje uczynki wiary. Nauczmy się tego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc jeśli chcesz być określany jako człowiek sprawiedliwy, zaczynaj od głębokiej wiary, od głębokiego przekonania, że cię Duch Święty prowadzi i zacznij wykonywać to, co Duch Święty do ciebie mówi. A jeśli nie jesteś posłuszny Duchowi Świętemu, to radzę ci, naucz się i to szybko słuchać Ducha Świętego. Bo zabłądzisz. Zabłądzisz. Słowo Boże jest prawdą. I Bóg posyła swoje sługi, ażeby ta prawda była przekazywana wszem i wobec. A przychodzi taki czas, kiedy będziemy się opierać tylko i wyłącznie na tym, co Bóg będzie do nas mówić. Bo niektóre rzeczy nie są w Piśmie Świętym do końca powiedziane. A nadchodzi taki czas, kiedy będziesz musiał być prowadzony za rękę przez Ducha Świętego. Przyjdą Boże aniołowie. W imieniu Bożym, w imieniu Ducha Świętego chwycą cię za rękę i cię przeprowadzą. A jeśli się nie dasz uchwycić, to przepadniesz. Tak mówi Słowo Boże. Za rękę. Taką pieśń nawet śpiewaliśmy kiedyś. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam. Aż dusza moja stanie u niebios bram. My mamy być ludźmi, którzy dadzą się prowadzić Duchowi Świętemu. I to, co Duch Święty czyni, rozpoznawajmy przez Słowo Boże. To musi być zgodne ze Słowem Bożym, ale jednocześnie idące dalej, aby ci pokazać, jakie są Boże wskazówki. Zgodne ze Słowem Bożym, ale jakie są Boże wskazówki, które dadzą ci ominąć zasadzki diabelskie. Pismo Święte uczy cię zasady postępowania. Pismo Święte uczy ciebie wiary. A w żywej wierze będziesz prowadzony przez Ducha Świętego. Dlatego wyznawaj Boże prowadzenie. Wyznawaj Boże nauczanie. Wyznawaj Boże Słowo. A zobaczysz, jak ono jest ważne w twoim i moim życiu. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Niech ta komunia będzie dla nas przypomnieniem o przymierzu, które mamy z Bogiem. Masz przymierze. Jeśli go nie masz, to nie możesz być uczestnikiem. Bo to jest tylko dla tych, którzy mają przymierze z Bogiem. Masz przymierze z Bogiem? Tak jak Abraham. Miał przymierze i dlatego do końca swojego życia czekał na syna. Doczekał się? Tak. Ty Bożego rozwiązania i tego, co Duch Święty do ciebie mówi, również się doczekasz. Jak masz przymierze z Bogiem. Jak to On do ciebie powiedział. Dlatego roztrząsaj, rozważaj, badaj Pisma. Badaj proroków, badaj Słowo Boże, badaj to wszystko przez Bożego Ducha Świętego i niech cię w tym wszystkim Bóg obficie błogosławi i prowadzi w swojej mądrości. Amen? Chwała Panu naszemu. Kochani, powstańmy, będziemy się modlić teraz i przystąpimy do stołu Pańskiego. Panie nasz i Boże, jesteś naszym przewodnikiem, jesteś naszą światłością i mocą naszą. Zwycięstwem naszym.
Panie nasz, jesteśmy zgromadzeni przed Twoim obliczem, bo Ty jesteś nadzieją naszą. My jesteśmy tacy pewni, że Ty mówisz do nas i będziesz wprowadzać to w życie. A my będziemy ciągle o tym mówić, bo ponieważ wierzymy, dlatego też mówimy. Ponieważ wierzymy, będziemy podejmować konkretne kroki i działania. Będziemy walczyć i przeciwstawiać się wszelkim oporom w duchu, aby otrzymywać od Ciebie zwycięstwo, pomoc i Boże prowadzenie. Dlatego Boże, prowadź nas. Prowadź nas. A teraz błogosław tych braci, którzy będą prowadzić tą komunię. Poprowadź ich. I daj, Panie, żebyśmy mogli godnie, czyste nasze ręce wyciągnąć do Twojego stołu i spożywać ten chleb i to wino, które symbolizuje nam wydane na śmierć Twoje ciało i przelaną na krzyżu Twoją krew, która daje nam zwycięstwo. Ciało, które daje nam moc, które nam daje pewność jedności z Tobą, połączenia w duchu. Prowadź nas, Panie, bo naprawdę Ciebie potrzebujemy. I bądź wywyższony. Hosanna, halleluja, amen. Prosimy Was, bracia, poprowadźcie pamiątkę wieczerzy Pańskiej i radujmy się w naszym Panu, że możemy to czynić. Zanim Jezus Chrystus spożywał tą wieczerzę ze swoimi uczniami, najpierw trzeba było znaleźć to miejsce, odpowiednie miejsce. Ale Jezus Chrystus wiedział, gdzie ta wieczerza będzie spożyta. Wysłał dwóch swoich uczniów, to czytamy w Słowie Bożym, wysłał dwóch swoich uczniów do konkretnego miejsca, do konkretnej osoby. I powiedział jedną ważną rzecz. Miejsce jest przygotowane. Pokój jest przygotowany. My też jesteśmy przygotowani. Mamy chleb, który symbolizuje ciało. Mamy wino symbolizujące krew. Pytanie, czy my też jesteśmy przygotowani wewnętrznie, duchowo? Czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć wieczerzę, żeby mieć tą społeczność z Jezusem Chrystusem? Jeżeli tak, to chwała Panu. I będziemy ją mieli. Jeżeli nie, bracie i siostro, Bóg daje nam jeszcze szansę, daje nam możliwości, żebyśmy się przygotowali. Nie zmarnujmy tego. Bo to jest coś wspaniałego, kiedy my możemy, tak jak apostołowie, tak jak przyjaciele, tych, których On wybrał i tych, których nas, bo nas też wybrał, wyciągnął z tego świata. I tak jak Słowo Boże mówi, gdzie dwóch lub trzech przybywa w imię Pańskie, tam On jest i On jest pomiędzy nami. Dlatego, bracia i siostry, będziemy teraz obchodzić tą pamiątkę. Pamiątkę zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad naszymi słabościami. Czytamy fragment Słowa Bożego z listu do Koryntian. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za Was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Będziemy teraz błogosławić chleb. Będziemy teraz wspominać to, co się dokonało 2000 lat temu na krzyżu. Będziemy się modlić, będziemy dziękować. W modlitwie prowadzi nas dzisiaj brat Maciej. Dołączmy się do niego. Błogosławmy naszego Pana. Uwielbijmy Jego imię. Panie nasz Wszechmogący Jezu Chryste, przychodzimy na to miejsce, żeby Cię uwielbić i błogosławić, Panie. Bo jesteśmy Ci winni, Panie, chwały. Jesteśmy winni Tobie, Panie, czci i uwielbienia, dlatego że pamiętamy, co uczyniłeś dla nas na krzyżu. Boże Wszechmogący, zanim nas odnalazłeś, chodziliśmy po tej ziemi w grzechach naszych, nie zdając sobie, Panie, nawet sprawy z tego, że rozliczysz nas za wszystkie nasze występki, Panie. Nie wiedzieliśmy, Panie,
że stworzyłeś świat słowem swoim, Boże, i że rozliczysz nas ze wszystkich naszych przewinień, Panie. Nic, co, Boże, zgrzeszyło, nie może stanąć przed Twoim obliczem i nie może, Panie, ostać się przed Twoją chwałą. Dlatego dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za tą miłość, jaką obdarzyłeś każdego z nas, Boże, bo bez Twojego ratunku nie byłoby nas dzisiaj tutaj, nie bylibyśmy, Panie, nie moglibyśmy nazywać się dziećmi Twoimi, nie moglibyśmy powiedzieć, Panie, gdy odchodzimy od modlitwy sprzed Twojego oblicza, że jesteśmy czyści, że jesteśmy bez grzechu. Ale kiedy, Panie, Ty poniosłeś ofiarę na krzyżu za wszystkie nasze przestępstwa, Ty gładzisz nasze grzechy, ilekroć je wyznajemy przed Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, bo nie musimy ponosić ofiary. Ty ją, Panie, poniosłeś na krzyżu. Ty sprawiłeś, że wszystkie nasze grzechy oddalane są od nas i nie wypominasz nam, Panie, ich nigdy więcej. Dzięki temu, Panie, obietnice, jakie dałeś nam, jakie dałeś swojemu narodowi wybranemu, są również i naszymi obietnicami. Wiemy, Panie, że przygotowałeś dla nas mieszkania w niebie. Nie wiemy, Panie, że czekają nas tam wspaniałe rzeczy przez Jezusa Chrystusa. Dlatego na tym miejscu, Panie, chcemy wspominać tamte dni. I tak samo jak Ty ze swoimi apostołami. Chcemy dzielić się chlebem i winem, które symbolizują Twoje ciało i Twoją krew. I dlatego błogosławimy, Panie, dzisiaj ten chleb i prosimy Cię, abyś go rozdał, rozdzielił pomiędzy nami i błogosławił każdego, kto wyciąga po ten chleb swoją rękę, Panie. A to wszystko dlatego, że Ciebie kochamy, że chcemy Cię naśladować, Panie, i nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy Twoje oblicze twarzą w twarz. Tobie niechaj będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Po dniu było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył:
ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Brat Jakub poprowadzi nas w modlitwie. Dołączmy się do Niego. Wystawiajmy imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, nasz Królu, żywy Ojcze, nasz Pocieszycielu, nasz Zbawco. Dziękujemy Ci, Boże, za Twojego Syna, za jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty Go posłałeś, Królu. Posłałeś Go tu na ziemię, Panie. Ty Go, Panie, poprowadziłeś. Ty, Królu, Panie, dałeś zadanie, Stwórco. Ty powiedziałeś, co ma uczynić. I On szedł za Twoim głosem. I On dokonywał Twoich słów, Panie. Bo On rozmawiał z Tobą, Królu. On był blisko Ciebie, Panie. I On dokonał tego, Panie. Dokonał tego, co wydawało się niemożliwe na krzyżu, Królu. On nas zbawił, Panie. On nas ocalił. On zabrał ten wszelki grzech, wszelki brud, te wszelkie przekleństwo, Królu. Zabrał śmierć, Panie. On zwyciężył, Stwórco. Choć był bity, choć był opluwany, choć był przeklinany, On poniósł to wszystko. To, co się należało nam, Królu, On to poniósł za nas. Jego święta krew obmyła każdego z nas. Jego święta krew obmyła Cię, bracie i siostro. Jesteś czysty, jesteś napełniony Duchem Świętym. Dostałeś nowe życie. Ta pustka, która była pomiędzy Tobą a Bogiem, Jezus Chrystus ją wypełnił. On tego dokonał. To jest wielkie, Panie. Dziękujemy Ci, Królu, że możemy wołać do Ciebie. Możemy wołać do Jezusa Chrystusa, do naszego Zbawcy. Możemy wyciągać dłoń, Panie. Możemy wyciągać dłoń do Ciebie, Królu. Mamy tą możliwość prać nasze szaty, Królu, w Twojej krwi, w krwi barankowej. Jesteśmy czyści, Panie. Jesteśmy czyści i godni Ciebie, Królu. Chcemy żyć z Tobą. Chcemy żyć zgodnie z Twoim Słowem. Chcemy iść z wiarą, Panie. Z wiarą za Tobą, Boże. Dziękujemy Ci za ten czas, Królu. Za tą ucztę, Panie, że możemy tutaj być. Być tak jak Ty kiedyś z 12, Panie. Tak i my tutaj jesteśmy. Ty jesteś blisko, Panie. Czekasz na każdego z nas. Więc nie siedź, bracie, siostro. Nie czekaj. On chce Ciebie. On chce zabrać Cię. On chce, żebyś Ty oddał swoje życie w Jego ręce. I dostał Najwyższego. Dostał zbawienia. Królestwa Bożego. Błogosław nam, Panie. Błogosław ten stół, ten kielich, Panie. Błogosław każdego z nas, Królu. Oddajemy się Tobie, Panie. Oddajemy się w Twoje ręce. W ręce żywego Boga. W ręce prawdziwego Boga. Który nie odrzuca, który nie odpycha. Boga, który chce podnieść. I który chce dobrze dla swoich dzieci. Hosanna, halleluja. Jesteś wielki, Panie. Amen.
Wspaniały Ojcze, cudowny Królu, jedyny Zbawco. Panie, dziękujemy Ci, że Ty posłałeś swojego Syna tutaj na tę ziemię. Dziękujemy Ci, Panie, i my z radością i wdzięcznością przychodzimy na to, że Twój Syn, Jezus Chrystus, dokonał najważniejszego w naszym życiu. Dokonał zwycięstwa, Panie, i otworzył nam drogę do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to. I to my wiemy, Panie, doskonale, że naszymi uczynkami, Panie, z zakonem nie bylibyśmy w stanie tego odciągnąć, ale Ty nas tak ukochałeś i umiłowałeś, że swojego Syna posłałeś tutaj, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale żywot wieczny miał. I za to Ci dziękujemy. I błogosławimy Cię, Panie. I będziemy Cię uwielbiać każdego dnia. Panie, prosimy Cię Twoje błogosławieństwo na dalszą część tego nabożeństwa. Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie. Halleluja. Amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że Bóg nam dzisiaj dał ten czas wspaniały na tym miejscu. A teraz poprosimy grupę uwielbiającą. Będziemy śpiewali na Pana chwałę i zbierzemy w czasie śpiewania pieśni dobrowolną ofiarę. Także przygotuj się na to, aby dołożyć coś ze swojego serca do działania tego Kościoła w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcemy też złożyć życzenia urodzinowe. Siostra Bożenka. I po tej pieśni modlitwa będzie, brat Mieciu poprowadzi. Dlatego radujmy się w Panu naszym i módlmy się z całego serca. Święte miasto Jeruzalem, tak
Boże Święty, Wszechmogący, Łaskawy. Ty jesteś dobry, wspaniały Bóg, Stwórca, Pan całego Wszechświata. I dzięki Tobie, Boże, tutaj jednoczymy się przed Twoim świętym tronem. Ty nas, Panie, zgromadzasz. Za to Ci dziękujemy, bo jesteś dobry Bóg. Chwała Tobie, aleluja. Wspaniałym Bogiem jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, za słowo, jakie chcesz do nas ciągle posyłać. Jeszcze wylewa swoją wielką miłość i posyłać do nas słowo. Chcesz, Panie, zmiany w naszym życiu. I to czynisz. Chwała Ci Tobie, Boże. Aleluja. Jesteś dobry, wspaniały Bóg. Dziękujemy Ci, Panie, za czas wieczerzy, że mogliśmy, Panie, przystąpić do wieczerzy. Nasz, Panie, obmyłeś swoją świętą krwią, że mogliśmy, Panie, przystąpić. Dzięki Tobie, Jezusowi Chrystusowi, bądź wywyższony z naszych serc. Aleluja. Boże Najświętszy, wspaniały, prosimy, dziękujemy Ci, Drodka, siostra Drodka, dziękuję Ci za błogosławieństwo w podróży jej syna Kamila, brata Jarka i ci wszyscy, to podróżowali w daleką podróż do pracy. Dziękujemy Ci, Boże, że ich pobłogosławiłeś, dałeś im ochronę, bezpieczeństwo, że mogli szczęśliwie tam dotrzeć. Chwała Tobie, dobry Boże. Siostra Drodka też prosi o mojego Piotrusia 3-letniego, który ma chore serce. Ty, Boże Wszechmogący, możesz dać mu nowe serce, możesz go uzdrowić, możesz go, Panie, podnieść, że tata z mamą będą zadowoleni, Panie, że Ty czynisz, uczyniłeś radość w im życiu. Błogosław, Panie, to dziecko. Uzdrów, Panie. Dotknij się, Boże Wszechmogący, i uzdrów. Do Ciebie odwołamy. Zależy nam, Panie Boże, żebyś go uzdrowił. Jesteś dobry Bóg i, Panie, uzdrowisz go. Tobie trzeci chwała, Boże wspaniały. Aleluja. Aleluja. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo tych, którzy będą jechali na studiach, będą się w podróż wybierać. Błogosław, Panie, w drodze. Tobie trzeci chwała. Daj, Panie, ochronę, bezpieczeństwo, żeby bezpiecznie tam dotarli. Chwała Tobie, Boże. Aleluja. Prosimy Cię, my jako Twoje dzieci, o błogosławieństwo na budowę w Styrzyńcu. Wołamy do Ciebie, Boże, pobłogosław. Ten czas, Panie, czas teraz jest pokrycia tego budynku. Żeby ten budynek nie niszczał, nie zaciekało tam nic na mury. Daj, Panie, błogosławieństwo finansowe. Daj, Panie, błogosławieństwo w całym tej budowie. Błogosław pastorów, którzy wszystko nadzorują, prowadzą. Błogosław tam pracowników, wszystkich tych, którzy swoją rękę tam przykładają. Błogosław, Boże, który też dają finanse na tą budowę. Błogosław wszystkich obficie. Chwała Tobie, Boże. Aleluja. Też błogosław, Panie, dzisiaj nabożeństwo w Międzylesiu. Daj, Panie, ochronę i bezpieczeństwo wszystkich, którzy tam się udają. Wylej swoje miłosierdzie, swoje błogosławieństwo na ten czas, Boże. Aleluja. Aleluja. Jesteś wielki, wspaniały. Jesteś wielki, cudowny. Błogosław, Panie, daj ochronę, bezpieczeństwo w drodze do domu. Daj, Panie, dobry czas dzisiejszej niedzieli. Aleluja. Amen. Amen. Ja przypominam, że we wtorek na tym miejscu będziemy mieli grupę domową, tak jak się spotyka ta grupa. W środę na tym miejscu modlitewne nabożeństwo o godzinie 19:00. W czwartek grupa domowa. W piątek modlitewne o 18:00 na tym miejscu. W sobota próba grupy uwielbiającej i w niedzielę o godzinie 10:00 rano. A więc cieszymy się i radujemy się, że Bóg nas zgromadza, że daje nam swoją obecność i prowadzi nas Duchem swoim świętym. Niech was Bóg błogosławi, zapraszam. Przyjdźcie, abyśmy mogli uwielbić Pana, wywyższyć Jego imię i słuchać Jego świętego słowa i być pod wpływem Jego Ducha Świętego. Niech Cię Bóg błogosławi. Do zobaczenia.